Boli, czy te cążki na pewno są do skórek? Czy ten frez na pewno tego służy? A może to jeden z tych gratisowych? Popatrzcie, to są takie dziewicze skórki. Ani za bardzo nie odepchnięte. Chyba, że troszeczkę odepchnięte. Nieprzygotowane i są od razu różnięte, za przeproszeniem. Nie, ja jestem przeciwnikiem tak głębokiego wycinania za pomocą cążków. I czy one są do skórek? Ciężko stwierdzić, bo ona tak dość szybko leci. Ale widać, że nie szarpią, więc raczej są do skórek, a nie do paznokci. Teraz chlastane jest. Miejmy nadzieję, że to jest lakier tradycyjny. Miejmy nadzieję. Chociaż na, wiecie, taką skórę, taką troszeczkę za bardzo przeciętą, wyciętą. Lakier od razu, nawet tradycyjny, czy to jest dobre? To jest tak zwany, to znaczy słyszałam, że to się nazywa mani brazylijski, ale nie miałam potwierdzić nigdzie tej informacji, że po prostu chlaszczesz jak porąbany i potem wycierasz, nie? Tak patykiem, obcierasz to, no i niby efekt jest ładny, tylko kurczę, i czy ten frez do tego służy? Aha, bo ty pomyślałaś sobie, że ona owinęła sobie wacik we frez. To jest pominięty etap tego wycierania czymś. Czy to jest frez? Jest to coś, jakieś narzędzie, ale czy to jest frez? I ona nie frezuje, ona to robi palcem. To jest jakieś takie, widzisz, dłutko, to nawet nie jest... To nawet nie jest we frezarce, to jest jakieś takie dłutko, żeby ta wata się fajnie obtoczyła, nie? Żeby nie uciekła. Żeby po prostu nie rozjeżdżała się. No nic, no... co wam mam powiedzieć? Nie jestem zwolenniczką takiego głębokiego nacinania skóry. Są na to o wiele delikatniejsze i bardziej, moim zdaniem, efektywne metody, bo takie rżnięcie głęboko prowadzi do tego, że te skóry potem jak szalone rosną. Sprawdziłam to na sobie. Druga sprawa to nie jestem też zwolenniczką manikiru brazylijskiego. No moim zdaniem jesteśmy w stanie zrobić estetycznie lakierem tradycyjnym. Chociaż czy tradycyjnym byśmy byli w stanie aż tak głęboko wjechać? Myślę, że jak się poćwiczy, to tak. Ja też nie jestem specem w lakierach, czy tam w manikurze, takim tradycyjnym lakierem. Ale no, zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, żeby nie ciaprać tak, jak ta osoba ciapra. Dla mnie to jest po prostu takie fujka trochę.